naciski prawne na reżim Łukaszenki to jeden z kierunków strategii narodowego zarządzania antykryzysowego. Staramy się postawić przed sądem przestępców reżimu Łukaszenki w różnych instancjach. Osoby odpowiedzialne za masowe zbrodnie na Białorusinach muszą zrozumieć, że kara prawna jest dla nich nieunikniona. A dopóki prawo nie wróci na Białoruś, sprawy przeciwko nim będą się toczyć w innych krajach. Narodowe zarządzanie antykryzysowe robi to wszystko we współpracy z prawnikami, inicjatywami, ekspertami i diasporą. Pod koniec grudnia warszawski prawnik Tomasz Wieliński złożył skargę do prokuratury krajowej w sprawie podejrzenia o ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości obywateli Aleksandra Łukaszenki i jego wspólników, m.in. szefa KGB Tercela, wiceministra spraw wewnętrznych Karpienkowa i łącznie około 20 innych podejrzanych. Materiały do wniosku zostały zebrane przez prawnika i jego klientów. To 40 tysięcy stron dokumentów dotyczących przestępstw w związku z kryzysem migracyjnym na granicy Białorusi i Unii Europejskiej oraz dokumentów dotyczących przestępstw popełnionych zarówno na Białorusinach, jak i na obywatelach innych krajów, w tym Polaków. Zgodnie z planem, prawnik Tomasz Wieliński przy wsparciu Organizacji Praw Człowieka i Narodowego Zarządzania Antykryzysowego składa podobny wniosek do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Dzisiaj zostało wysłane do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze zawiadomienie o popełnieniu zbrodni przez reżim łukaszenkowski, w tym zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, na grupie narodowej Białorusinów oraz na innych grupach narodowych oraz o zamachu na grupę ludności cywilnej dokonywaną przez reżim łukaszenkowski od 1 lipca 2002 roku do 31 stycznia 2022 roku. W zawiadomieniu wskazuje na konieczność wszczęcia postępowania przez prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego priopriomotu postępowania karnego oraz jest zawarty tam również wniosek o ściganie sprawców popełniających przestępstwa na grupie narodowej Białorusinów, na grupie ludności cywilnej, która nie tylko jest narodowości białoruskiej, ale jest narodowości syryjskiej, irackiej, egipskiej, polskiej i innych. Zawiadomienie zmierza do tego, ażeby wykazać możliwość wszczęcia postępowania przed Trybunałem Karnym w Hadze. Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze ma możliwość na podstawie artykułu 15 Statutu Rzymskiego zainicjowania postępowania w sytuacji stwierdzenia powagi przestępstw popełnionych przez reżim łukaszenkowski. Z drugiej strony, w związku z tym, że zbrodnie są popełnione nie tylko na terenie Republiki Białorusi, ale także na terenie Ukrainy, Litwy, Polski i innych krajów przez reżim łukaszenkowski i na zlecenie reżimu łukaszenkowskiego, w tym na rozkaz Aleksandra Łukaszenki, zdaniem moim Międzynarodowy Trybunał Karny ma jurysdykcję do tego, ażeby prowadzić takie postępowanie. Białoruś jest stroną m.in. konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. Co prawda wniosła zastrzeżenia w artykule 13 konwencji, natomiast ta konwencja pozwala na wszczęcie postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, również postępowania. Zawiadomienie obejmuje także inne czyny, w tym piractwo statku powietrznego i uprowadzenie statku powietrznego w maju ubiegłego roku. Obejmuje kwestie kryzysu migracyjnego. Przez ostatnie ponad półtora roku zgromadziłem tysiące dokumentów potwierdzających na zbrodnicze działania Aleksandra Łukaszenki, Tertela i innych osób wykonujących polecenia i rozkazy Aleksandra Łukaszenki, po to, ażeby zniszczyć w całości lub w części grupę narodową Białorusinów utożsamiających się między innymi z biało-czerwono-białą flagą Białorusi. To ważny wniosek, który wraz z innymi instrumentami powinien skłonić przywódców różnych krajów do aktywniejszych działań prawnych, składania wniosków do Międzynarodowego Trybunału Karnego w imieniu rządów, umieszczania podejrzanych na liście poszukiwanych pod jurysdykcją uniwersalną. Jak to zagraża reżimowi Łukaszenki i wszystkim podejrzanym o przestępstwa na Białorusi? Sąd może uznać winnych nie abstrakcyjny reżim, ale konkretne osoby systemu. Jeszcze przed wydaniem wyroku Międzynarodowy Trybunał
karny może wydać nakaz aresztowania i umieścić w Interpolu na listę poszukiwanych osoby podejrzane o popełnienie przestępstw. I dla nas również jest bardzo ważne stanowisko w tej sprawie rządu Rzeczypospolitej Polskiej, jak również rządu Litwy i innych krajów Unii. I liczymy bardzo na wsparcie właśnie instytucji rządowych podczas ewentualnego rozpatrzenia tego wniosku w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze.